Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć, witam Was gorąco, no Janusz z tej strony, a to jest kolejny, drugi odcinek z kampanii Gruzją w Medieval Kingdoms. Udało nam się zdobyć ostatnio Ardabil i teraz czeka nas bitwa polowa z Atabegatem Ildegizytów. Zanim jednak zaczniemy, zapraszam na potężny instant gaming, no i też troszeczkę ogranałem dźwięk, bo zdałem sobie sprawę, że było za cicho, powinno teraz być nieco lepiej, chociaż i tak w kampanii ta muza jest wciąż, jak dla mnie, zbyt cicho ustawiona, ale no, za to w bitwie dudni przepotężnie i jakoś będziemy jeszcze z tym walczyć. Zatem, generale, masz awans i mnie to bardzo cieszy. Dostaniesz ode mnie od razu cunning, czyli przebiegłość, to jest arcyistotna umiejętność. No i nie wiem, czy nie będę chciał w ogóle zamienić tego generała z tym królem, bo fajnie jakby król dowodził, tylko no taka jest sprawa, że on obecnie może oblegać Dwin, co będzie niebezpieczne. No i jakoś musimy sobie z tym poradzić. Przy okazji, pomyślałem troszeczkę i kopalnie żelaza uważam, że wywalę. Pójdziemy tutaj w zadowolenie, bo na razie się za bardzo buntują i ciężko jest to zrobić. Nie może tak dłużej być, trzeba to ogarnąć. I dzisiaj też najprawdopodobniej zobaczymy tą nieszczęsną inwazję mongolską. Z Ayyubidami nie będziemy wchodzili w jakiekolwiek rozmowy czy coś, bo to jest nasz kolejny cel. Prowincja Waspurakan z pewnością musi do nas trafić. Może też te sąsiednie Al Jazeera, Ninawa, Aleppo, potem też Irbil. Irbil chyba należy akurat do Abbasydów, czyli podlega bezpośrednio od kalifa z Bagdadu. I jakoś tak. Dobra, zakończmy, drodzy Państwo, turę. Tutaj żywność na szczęście jest na plusie. Kasa nie jest najgorsza, mamy tysiączka na plus. Powiem, że serio jest ok. A, jeszcze, skorzystajmy z tego, żebym sobie połączył jednostki i dowerbował oddział najemny, bo z tego, co patrzyłem, są one dosyć tanie i no, jest to korzystne. Wziąłbym tak, na pewno włócznika, bo nie mamy za bardzo dobrych włóczników. No i jeszcze może jakąś konnicę najemnych lansirów chorezmijskich, brzmią sympatycznie. I do tego, o, Piotr Najlemicka, Persowie, miło będzie klepać Persami innych Persów, czy też Turków, czy tam kogo, kto to tam jest w szeregach Ildegizytów. No z pewnością armia jest na pewno po części perska, po części kurdyjska. No generalnie Kurdowie, jak i Persowie, to jest lud irański, są do siebie dosyć bardzo zbliżeni. No i rozpoczął ten oponent oblężenie Dwinu. Dobra, to musimy natychmiast wyruszyć z odświecą na pomoc. Teraz też bardzo ważne jest to, jakie mamy jednostki w armii, bo na przykład artyleria nam spowalnia przemieszczanie się, konnica przyspiesza, piechota przyspiesza. Wydaje mi się, że kiedyś nie miało takiegoś efektu większego, ale no, możliwe, że miało. Dobra, i tak to się obecnie prezentuje. To chciałbym chyba sobie ich zamienić od razu. No i po prostu zrobimy zamianę, bo ta armia nie wydaje się być jakaś zbyt ciekawa. Coś takiego niech będzie. I ty, kolego, wracasz sobie do Dwinu. Dobrze, nasz władca spotka się z wrogiem w polu. Cudownie. A kapłana wysyłamy prędko do Ardabilu. Nie wiem, czy bym jeszcze troszeczkę, wiecie co, nie dał głośniej, bo mam teraz z tym problem, gdzie to zrobić. Robię to jako tako w mikserze głośności. Tam, OBS-a podgłaśniam, ale tak nie czuję, żeby zdawało to efekt no taki, jaki jest zamierzony, ale zobaczymy, liczę, że się ogarnie i też liczę, że w końcu nie będą się buntowali, bo chyba niebawem będę w stanie, o, w ogóle mogę wyznaczyć zarządcę, miło, i ten jest dosyć dobrym gościem, chociaż pokaż mi w ogóle tego pana, czy on będzie potrzebny, jest dobrym dowódcą, dobra, czyli no ten koleś jest dosyć konkretny. Nasz przywódca jest raczej neutralny, a więc kogoś musimy obowiązkowo wyznaczyć. Ten pan Szota brzmi jak dobry gościu, będziesz od teraz, oj, może, a nie mogę, bo jest 3-3, dobra, nie da rady, ale zaznaczmy sobie urzędy i na przykład Iwan będzie, kefalem nie będzie, bo to są bonusy pod zarządcę, mianuje go jako Megasa Strato Pedarchesa. Ładnie. A później, kiedy ci awansują gubernatorzy, to wszyscy otrzymają tytuł kefala. No, to kolejne plus 2 do zadowolenia i fajne inne bonusy. Mniejsze koszta tworzenia budynków. Nice, bardzo dobrze. W ogóle ty, czy on nie jest w stanie tego dorwać, bo ja tu jeszcze nie przebudowałem, no właśnie, kurde, osady, no nasz wariant, no i nie ma tu garnizonu, ale jednak pokazuje, że nie dojdzie. No to jakoś tam zobaczymy, co wymurzy mój nieprzyjaciel. Co takiego? W ogóle po czasie, nie wiem za ile, ale jak powstanie jakaś pierwsza tawerna, to będę chciał zwerbować szpiegów, zabójców i następnie wysłać ich na zachód, aby zwiedzać. Oho, kumanowie chcieliby paktu i agresji za pieniążki. No kurde, jest niby unreal, jest oportunistą, czyli to tak naprawdę nic nam nie da, w praktyce wręcz przeszkodzi. Nie, ja odmawiam, bo jeśli się zgodzę, no to Mongowie będą na nas bardziej negatywnie spoglądali, a że on jest oportunistą, no to jeśli by
znalazł jakąś okazję, to i tak by nas zdradził. Ten pakt absolutnie nic nie da. Jest pod miastem, ale nie atakuje. Czyżby to był tryb forsownego marszu? To jest, uwaga... Nie, chyba tryb zwykły, chociaż... tak, forsowny marsz, dobra. I ja do miasta... Goddammit, nie dojdę. No dobra, a widzę, że w ogóle coś mnie tutaj blokuje. Polityczna obstrukcja. Warto, jeśli macie za dużo wpływu i tym samym zbyt dużą władzę, robić dekrety, bo wtedy obniżacie wpływ przywódcy. To się bezpośrednio przekłada na tą siłę, ale teraz jest obecnie poziom zbalansowany idealny, zatem nie będziemy tego ruszali. No to kolego, w trybie marszu ładujesz się do miasta, no i tam będziesz na nich czekał, może przyjmie bitwę, może jakiś obóz stworzy. Zobaczymy, ale czuję, że to nie będzie łatwe starcie. Jednakże potężna Gruzja, rzecz jasna, powiedzie, potężna Gruzja jakoś sobie z tym poradzi. To tutaj, jak z tym w ogóle z tym okej, całkiem. No dobra, no to zrób mi po pierwsze fontannę. I to mi rozbuduj natychmiast na tą tawernę. Plus 4 zadowolenia. Oj, brzmi to sympatycznie. Patrzcie, szkoda, że nie daje to pieniędzy. Ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. Jest jak jest. Technologia nowa jest dostępna, żeby w nią zainwestować. To zrobiłbym coś, to mi zmniejszy koszt budynków religijnych. Raczej nie będę stawiał bardzo na kościoły. Są one fajne, ale nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Wydaje mi się, że... dyplomatyczne relacje ze wszystkimi frakcjami. O kurde. I to jest ciekawe. 10 punktów to jest naprawdę dużo. Byłoby łatwiej się dogadywać z innymi. Nie wiem, czy bym w to nie zainwestował, ale z kolei 13 tur, no, podczas tego można by rozwinąć produkcję zboża, potem pójść pod bogactwo i tak dalej. Nie, idziemy pod to bogactwo. Olejmy na razie temat tych relacji. Jestem władcą Kaukazu, przepotężnym Gruzinem meksykańskim. Nikt nie powinien nas zaatakować. No, chyba że Mongołowie z Usu Dzoczniego. Ajajaj. Jestem bardzo ciekawy, kiedy rozpocznie się inwazja mongolska na nas, bo na pewno się rozpocznie. No nie wierzę, że Mongołowie będą nas lubili. Obecnie relacje mamy takie i chyba nawet skrypt wymusi konflikt między nami. Prawdopodobnie niektóre frakcje automatycznie Mongołowie atakują i z tymi Ayyubidami. No nie wiem, czy obecnie nie zrobić handlu? Nie zgodzą się, dobra, to nawet lepiej, bo będę podpisał, potem podczas wypowiedzenia wojny straciłbym na relacjach ze wszystkimi, no i tylko bym tej decyzji żałował. Dobra, tu na pewno trzymaj chłopie autorytet, trzeba ci go zmaksować, dużo to bardzo daje. A jeszcze mamy tutaj jakieś kolejne punkty, nie, ty więcej punktów nie masz, ale no i tak jest gites. Zaś ten koleś, o kurde, no on będzie miał łącznie 8, czyli aż plus 5 do zarządzania. Doskonały jest, plus jeszcze ma coś takiego, no to Kutaisi na pewno przestanie się zaraz niepokoić i w mieście będzie zadowolenie. Najgorsze jest to, że ja obecnie uzależniam ład publiczny w tych miastach od zarządcy i w momencie, kiedy on zginie, no to troszkę może być nieciekawie, bo nagle się okaże, że spadnie nam o 10 punktów zadowolenie. No co ty mówisz, że mnie kurde atakuje ten? Goddammit, Jerozolima, fucking hell, krzyżowcy, zdradzieccy. Dobra, ja wzywam swoich sojuszników, każdy im pomaga, okej, miło, miło, to jest raczej wojna na papierze, nie sądzę, żeby się jakkolwiek mogła przerodzić realnie na zagrożenie dla nas, no bo na drodze tak troszkę stoją muzułmanie i Seldżucy, Ayyubidzi, no wiadomo jak jest. Dobra, no ale co, jest opcja na bitwę, no i kolego serdeczny... Ty rozbiłeś obóz i masz łącznie 2237 wojów pod sobą, podczas gdy mam o 100 więcej. No to mam przewagę, mam też dobrą jazdę, ale no jazda może nie być super fajna, kiedy muszę to zniszczyć. Chociaż na szczęście dysponuję łucznikami, a ci mogą podpalać, a jak podpalą wrogie ufortyfikowania, umocnienia, no to one reakcją łańcuchową pójdą dalej, no i straci wróg cały potencjał, będzie uwięziony, bo jest tak chyba skryptowane, że nie może opuścić tego miejsca, jeśli nie mam artylerii. Jeśli mam, to wtedy wyjdzie mi normalnie od razu, ale tak nie powinien, zatem wykorzystamy piechotę, by wroga powiązać szybko walką w zwarciu i natychmiast ruszymy od lewej i od prawej jazdą, zamykając kociołek. Zamkniemy go i nikogo żywego z niego nie wypuścimy. Oho, tak a propos, kurde, Mongołów, był tam cytacik. O, jaka ładna, zobaczcie, mapa. Góry, no tak trochę jałowo, a widać, że to jest Kaukaz. I dziwny plac. Wow, takich to za bardzo nie widywałem. Okej, okay, ale jakoś się podzielmy, żeby nasi łucznicy, dwa oddziały na przykład, szły na tą wieżyczkę. Dwa kolejne zajęły się tą wieżą. Możecie w ogóle być jakoś od boku bardziej. I ten jeszcze jeden pan zajmie się
tą lokacją. Dobra, teraz tak, kawaleria. Dwa oddziały mają być w ogóle może gdzieś tam. Dwa oddziały następne, gdzieś tu są mile widziane. I wy gdzieś tak się rozstawcie. Piechota teraz. No i będziemy, ja myślę, że ja bym chciał zaatakować frontem w jednym miejscu, żeby to była najsilniejsza linia. Dlatego piechota zostanie tu. A konnicę będziemy po prostu później to wykorzystywali i atakowali od boków też. Dzięki temu, że ona tam będzie, to wróg nie wyśle nas wszystkich swoich wojowników. No i odciążymy co nieco w walce naszych ludzi. Dobra, kolego, pędzisz tędy. No i zmień sobie tryb. Na szczęście masz ogniste. Bardzo ładnie. Biegnijcie. No i teraz nie wiem, czy nie będzie ta muza za głośna. Jak oni wyglądają? Kurde, zarąbiście. A jak mi się w ogóle podoba miniaturka? No, zrobiłem w troszeczkę innym stylu niż zawsze. Ale fajnie, chcę eksperymentować z grafikami, bo to jest, myślę, że dosyć istotne. I sądzę, że wyszło ładnie. Tu jaki niebieski kaftanik. Sympatycznie, panowie, biegnijcie, biegnijcie. Jak nasze włócznie, zmotywowane do działania. Ale was, kurde, zielony hełm. No, wow, interesujący. To są te pierdoły, najgorsi włócznicy, zapchaj dziurę. A jak tam ci dajlamiccy szermierze, to są oni? Tak, piechota dajlamicka. Wow, no i to jest mocne. Morale mają 61, mają też broń dystansową, ale niskie przebicie pancerza. A to dziwne, bo w sumie mają topory, no to powinno iść nie najgorzej. A ci nasi, mtieli, swordsmen, oni tak samo mają niskie przebicie pancerza. Dobra, to tak, panowie, jeszcze bliżej, żebyście strzelali w... No jeszcze ciut, jeszcze ciut. Raczej nie powinien nam chyba wróg na... wyjechać naprzeciw. Mam nadzieję, że nie wyjedzie, bo no to by się na pewno nie skończyło dobrze dla nas. Kurde. Okej, okay, ustawiony na pozycji i jestem w zasięgu jego jednych łuczników, żeby tylko nas za bardzo nie poobijali. Musimy tutaj mądrze to zrobić. Właśnie, bo ci łucznicy obawiają się, że będą bardzo groźni. No i 10% na salwę. Jest dobrze. Panowie, naciągaj cięciwę i strzelaj dalej. No i widzę na tym, na mikserze zaraz zrobię, myślę, że pauzę, bo chyba to troszkę potrwa, tak patrzę, przeładowanie jest za szybkie i zobaczę, czy dźwięk jest dobrze ustawiony. Ale jaki ty masz kolego cooldown na tym trybie? Boże, 56 sekund, base reload time, wow, minutę przeładowywują, no to naprawdę dużo trwa. Okej, okay, zatem przyspieszam to, no i widzimy się, kiedy utracą swoje defensywne atrybuty. No trochę to trwało, ale w końcu ostatnia wieża za moment stanie w płomieniach. Bardzo ładnie te palisady też zapłonęły. Tutaj w ogóle najdłużej to poszło, ale udało się. To co, żołnierze? Teraz macie rozkaz wszyscy po kolei maszerować do przodu, a więc zróbmy to na razie powoli, żeby się nie zmęczyli. No i trzeba będzie jakoś ładnie się tam zblobować. To miasto od razu wysłało na prawą stronę. To możecie tutaj zostać jako taka, nie wiem, rezerwa ewentualna. Wy bądźcie tutaj, wy okrążycie bardziej od pleców. No to już musimy tylko uważać, żeby nie wyjść w zasięg jego strzelców, bo to może być faktycznie niebezpieczne. A nasi łucznicy chciałbym, żeby zaraz podeszli bliżej i ich celem będzie jego jazda. O, ci Turkmeni, to jest lekka konnica. Tylko pytanie, czy lepiej walić teraz z pociskami ciężkimi, czy tymi lekkimi, bo te lekkie obrażenia nie widzę, jakie zadają, bo ukrywa się statystyka. A nie, bo się przeskoczyło na jeźdźców. Jest 36 i daje nam to łącznie... No to mnie zawsze pokazywało, ile z tego to jest przebicie pancerza, a ile z tego to jest damage faktyczny, fizyczny. Nie widzę, dobra, to jeszcze bliżej idziemy. Wy panowie gdzieś tu podejdźcie, to jakoś w ten sposób i piechota. Szybciej, szybciej! Już nie mogę się doczekać, aż się to rozpocznie. A te płomienie, kurde. Zastanawiam się, czy mają jakieś debuffy do zniszczeń. Bo jednak to jest obóz, a z reguły jak się jest w mieście czy coś takiego, no to zniszczenia, no podnosi się jakieś tam straty, prawda? I... żołnierze gorzej sobie radzą. Okej, okay, wy teraz panowie walicie wszyscy w... no może to miasto. No i piechota. Macie się nie zmęczyć, macie być tam bardzo wypoczęci. Wy gdzieś tu podjedźcie. Okej, okay, tu ostrość jest rozpoczęta, ale... tak, nie, jeszcze nie rozpoczęte. No mało robimy niestety, bardzo mało robimy, szkoda wielka. A tutaj, tu się konnicy zadajemy. No tak nie za bardzo, wiecie co, my ponosimy sami większe straty. Lepiej się wycofać, żeby po prostu oddalić się od Armii Losses, bo już widzę, że to nie jest korzystne. Piechotą i ciężką jazdą uda się to wygrać. To jest za dużo strzelców, zbyt dużo łuków i strzał, żebyśmy byli w stanie sobie z nimi brać. No patrzcie, jak nas kurde kroją. Nie! Jeszcze wyjeżdża naprzeciw. Oj, panowie, trzeba na to odpowiednio zareagować. A reakcja wszak będzie brutalna. Generale, bądź bliżej. Wspieram na duchu swoich ziomeczków. Jedziesz gdzieś bardziej tędy. Okej, okay, ta jazda niech się zbliży. Wy też się zbliżcie. Bądźcie bliżej i też macie mieć czas na, żeby odpocząć. No i trochę, kurde, nas poobijali za bardzo. Aj, nie planowałem tego, ale wyszło jak wyszło niestety. Dobra.
I już przed nami właśnie ostrzał, więc musimy rozpocząć bieg. Oficjalny bieg. A wy odwróćcie się, nasi współplemieńcy. Kurde, straszną robotę. Mają ogromną szybkościelność, więc zadają dużo wrażenia. Dobra, wy bliżej podejdźcie, ty kolego gdzieś tam idziesz sobie i macie walić normalnie pociskami potężnymi. A właśnie, potężnymi walą to jest pół minut przodowania, a zwykłymi jest duże dziwo. Serio? Ciekawe, czemu tak jest, ale no dobra. Rozumiem, rozumiem. I kolego, biegniesz tutaj. Dobra, wy proszę biegnijcie na jego konne łuki, a ja na nich powolutku zamyka całą formację i ty masz gdzieś tam rzucić swoimi tymi, jak to się nazywa, motyla noga. Oszczepami, czy tam to co dzierżysz, to co jest do rzucenia. Chyba tu lekko bliżej. W zasadzie, jakby się udało ich tak teraz kąsnąć, to bym się, przyznam, że nie obraził, ani trochę. No, byłoby dobrze. Byłoby bardzo dobrze. O kurde, dobra, to zabolało nas bardzo. Panowie, wkraczamy szybciutko. No i najpierw drobimy jego uczników. Tutaj widzę, że może być niełatwo, ale okrążmy ich. Tak, okrążmy ich, nie dajmy im uciec. Widzisz, od boku. Dobra, ty się wbijasz, szefie, na plery o tutaj. Was też mogę tam skierować. Ładnie. No i szarża wyszła elegancko. To też jest okej. Okay. Konnica, no nic nie zabiła za bardzo, więc z nich zadowolony nie jestem. Generał, jakbyśmy dali radę go upolować tak w miarę na dzień dobry, no to byłoby cudowne. A teraz, kurde, taka gonitwa za nimi będzie... No, ja wiem, że opłakana w skutkach, to może być co, olejmy tych dziadów, olejmy ich, oni nas przyjdą, bo tak to tylko poniesiemy stratę, to jest typowa taktyka, taka mongolska, tu wschodnia taktyka, dla nas jedynie przyniesie same niedobre rzeczy. Oj, teraz wbijasz się w nich, kolego, w tą piechotę, od plerów, tutaj się w nich wbiliśmy, no i możemy raczej w zwarciu jeszcze moment pozostać. Dobra, teraz tak, sam środek, lecisz kolego tędy. Ty, proszę, atakuj ich, bo są blisko, przechwyceni. Doskonale, wy się wbijacie w tamtych, no i ci już się łamią. Ładna szarża, ilu zabili? Nie wiem, ale dużo, no i zadziałało to. Okej, okay, teraz tam lecisz. Piechota, niech się zajmie generałem, żeby on walczył w zwarciu czym szybciej. Tych panów powiemy? No i patrzcie, to oni się zajęli łucznikami, ale kurde, komputer popełnia błąd! Jakże wielki jest to błąd! Opuśćcie swoje lance, czy fiuty! Nastawcie je i wbijcie się od tyłów oponenta! Come on! Come on! Dobrze, dobrze! To jest to, co chciałem zobaczyć! Pięknie, no i morale, jak już podłamane. Generał tutaj walczy, jest w tarapatach. Dobra, to się zamieni mi, kolego. Leć na razie na tyły. Was muszę wycofać, bo jest przypał. A możesz w sumie gonić tych niedobitków, żeby oni nic nie zdziałali. Generale, trochę postaraj się być bliżej, co? Żebyś tam pomógł. Postaraj się być troszeczkę bliżej, to na pewno będzie dla nas dobre. No i niech część jazdy rusza na jego generała. Upolujemy go szybko, szybko się złamią. To będzie to naprawdę dobre wówczas. To trzeba sprawić, żeby dziad poległ. A to nie będzie takie do końca łatwe. Robimy teraz łuczników Gazi. No to są na pewno Turcy. No pewnie widać po czapkach, że Seldżucy zdecydowanie. Ale ładnie oni teraz puszczają tą swoją broń. Naprawdę. O! Szarża krzyżowa, tak trochę. Ale pan Uzbek to jest przywódca, prawda? Tak, trzyma się dobrze. Widać, że gość jest wytrzymały. Dobra, lecisz tędy. Ty ich tam goń, dobijaj. Ty wkraczasz do środka. No dobijajcie tylu, ile wlezie. Na tych 304 w ogóle zniszczymy taką ilością jednostek? Chyba tak, tylko widzę, że strzały nadlutują. Moje strzały, ale mogące nas zranić. W ogóle łucznicy, idźcie się bić w zwarciu. Wolę was do tego wykorzystać. Tutaj. Na razie zróbmy taki myk, że dobijmy tych kolesi, zanim rzucą w nas salwę. Bo no właśnie, oni jeszcze są, ale stracą amunicję, będzie gites. Tu. Skasujmy to miazdę. Teraz was na moment musimy wycofać, dobijmy oszczepników, potem ponowimy szarżę na piechotę dajlamicką. Oj generale, czuję, że zginiesz, a mój przywódca będzie żywy wiecznie. Takie musi być przeznaczenie. O Jezusku, ale mi obijają się łucznicy, Chryste Panie. To widzicie? Bardzo mocno. Dobra, to na razie tych panów dziabnijmy, żeby się nie przygrupowali, jak już są tak blisko. I od razu szarżę musimy kontynuować na tamtych kolesi. Ach, to jednak to będzie to legendarne, to jest ten stresik, dlatego chcę się bardzo mocno skupić, żeby nie było przypału przypadkiem. A ten się trzyma, no nie mogę popełnić błędu, bo ten błąd może nas kosztować porażką całkowitą. No i dlatego muszę wziąć to pod uwagę. Jakie w ogóle pole spalone. Latają jakieś ptaki. Sępy się zleciały nad zwłokami wrogów. Może te strzały lecą. Aj, dużo ich wysyłają. Dużo bardzo. Najgorzej, że przyjmuje jej jazda na klatkę, to jest najgorsze. Dobra, to się wbimy w te włócznie.
bo są właśnie odwrócenie do nas tyłem, no to wyjdzie chyba, co nie? Confidence, ta, na bank wyjdzie. A Wallet, nie wiem, czy da się użyć sobie słabić, ich tureccy serio no robią robotę. No tak naparzają. Chryste panie, ogromny damage zadają, przeogromny. Dobra, no musimy zrąbać generała, no i na pewno się skończy dobrze. Tylko no musi ten nieszczęsny generał zginąć i będzie git. To więc tak, no wy, łucznicy, wszyscy łucznicy, niech się zajmą walką dystansową z jego kawalerią, dobra? Zróbcie to. Teraz tak, wy polujcie na tamtych, wywróćcie sobie do środka, zanim plac, umocnijmy się na nim. Generale, proszę, postaraj się ich tam coś podobijać. Możesz lecieć za tymi, no 16 to za mało, żeby coś zrobili, ale no lećmy ich mimo to, żeby nie było lipy i... Dawaj, dawaj! Zdążył kolego? Nie zdążył! Nie zdążył, ale to się wbili współplemienicy. Dobra, chyba nic groźnego to nie jest. A tutaj musimy na pewno w nich zrobić szarże. Ty kolego piechotą się zajmij. Wy, plac, utrzymajcie, utrzymajcie. No ale gość jest twardy. No mój generał na 1000000%, jestem pewny jak nigdy, jak niczego innego, by się już dawno wyrąbał w tej bitwie. Na 100%. A jednak, no AI. Siła AI, to jest siła AI, co nie? Dobra, Turkmeni złamani, to teraz tak. Tutaj musimy się wbić do miasto. Wy tam ich dobijajcie. No i ammo się praktycznie wrogą kończy. Muszą przejść do walki w zwarciu. A w zwarciu, no nic nie zrobią. Naprawdę już będą bezużyteczni. No i teraz ostateczny wjazd tego generała. Ma dobry pancerz w ogóle. Szkoda, biorą takie kaftany, serio, kurde. Do boju, jak stracą. Będzie to bolało! Dobra, my w ogóle na placu, ja bym chciał, żebyście jakąś formację przygotowali do skontrowania wroga. Wy na tyły tu wjeżdżacie i łamie się, psycha mu siada. Mamy, drodzy państwo, tak zwane army losses, czyli zwycięstwo nieprzyjaciel. No, jeszcze chyba nie do końca, ale widzę, że jestem bardzo bliski zakończenia tej bitwy. Dobra, chyba zwycięstwo. No każdy się łamie u nich, to musi się złamać, już nie wierzę, że morale im wróci. Ale jeszcze poczekajmy, poczekajmy! Zobaczmy, co się wydarzy, jaka będzie reakcja na to też tutaj. No nie wiem, że on przeżyje. Jeśli on przeżyje, to się pochlasną. Chociaż w sumie dobrze, bo armia się na pewno przegrupuje, a nie wiem, czy mam punkty ruchu. Nie, będę miał punkty ruchu, żeby ich dorwać. No właśnie, bo jeśli bym nie miał punktu ruchu i oni by jeszcze jedną turę pozostali, to po śmierci generała byłby nowy świeżutki z pełną świtą. A tak, jeśli ten by uciekł, no to miałby tam kilkunastu ludzi pod sobą, nie byłby zagrożeniem. Szkoda mi tej jazdy w ogóle, bo będzie dość ciężka konica, taka dosyć, powiedzmy, że szlachecka. No jej utrata będzie bardzo bolesna. No kurde. Dobra, już olejmy temat, niech będzie. Wy tam lecicie. No ta jazda raczej stanie stracona. To coś tam dobijamy. I jakie morale macie? Mogę nam najechać? Nie mogę z nim podglądu niestety. Tylko nas swoich mogę żołnierzy zobaczyć. Ale no chyba oficjalnie można ogłosić, że to jest już GG WP. No i bitwa pod Dwinem, prawda? To jest chyba Dwin. Okazała się zwycięska dla króla Gruzji. Król Gruzji rozbił muzułmańskich niewiernych, zatriumfował, otworzył sobie drogę do podbojów południowych. No i teraz... co? Jest wszemi wobec wielbionym. Dobiję sobie ich i widzimy się na mapie kampanii. Dobra, jednak muza była za głośna, będziemy robili tak, że na czas bitew nieco ściszę, a w kampanii pozostanie tak, jak jest. Szkoda, że nie zbalansują tego dobrze, aby ta muzyka była spójna, no to jest duży problem tej modyfikacji, bardzo duży, ale cóż, jest ładnie. I finalnie, uciekł czy nie uciekł? Uciekł, przeżył, ale koleś, kurde, ja jeńców przyjmę do siebie, no i od razu ciebie sobie chyba dobijemy, tylko boję się, że straciłbym konnicę, więc no mądre byłoby dobicie ich ręcznie. Chociaż w sumie nie, po przyjęciu jeńców się ładnie zregenerowali. Dobra, no to dobijamy ich na automacie. No i kolego, na twój koniec! Nie macie! Teraz ruszam na Tebrys. No, a dobra, straciłem te włócznie. W porządku, oni są naprawdę słabi. Nie ma co ich pozostawać przy sobie. Wracamy do miasta. Musimy w nim spędzić jakiś czas na regenerację. I armię zasiliłbym chyba tymi żołnierzami. A, tu mam w ogóle kartylijskich włóczników. Z Kartylia 25 morale. Jak to widzę, to tak, no nie za bardzo. Z Fanion Spearmen są mocniejsi. No, bo 25 morale to jest naprawdę no tyle co nic, dosłownie, to nie warto. Ci mają
Też 25, to widzicie jaka to jest słaba jednostka. No nie, ale to w ogóle są chłopi. Na północy mamy zamek. A czy tutaj będzie dostęp do jakichś włóczni? Musimy chyba zrobić takie normalne centrum rabunkowe i wtedy coś by udało się wykminić. W ogóle finansowo jest bardzo nieciekawie. Jest naprawdę nieciekawie. Ale grunt, że nie straciłem kawalerii, to jest najważniejsze. No tak, kolego, trzymaj teraz kaning. Nieco nam to dochody zwiększa. Morale musicie na pewno dać na fulla. Potem pójdziemy bonus pod szarże, może troszkę pod strzelców, żeby ich rozruszać. I nie będę jakoś długo czekał. Ruszamy na Tebrys. Kapłanie, będziesz zwiadowcą. Zanim się zrobi tawerna, to trochę minie. Musimy zobaczyć, czy coś tam jest, czy coś tam jeszcze czeka. Bo na plusie jest zadowolenie. Nie buntują się, a więc będzie trzeba przeciwdziałać. Teraz tak, potem idziemy pod kasę, najpierw zadowolenie, też bonus do higieny. No i Kutaisi jest plus 6, Tbilisi minus 2 tylko, to już jest plus 2. No bardzo się robi stabilnie. Poważnie, ludziska, bardzo, bardzo stabilnie. A chyba na Tebrys ruszymy dwoma jednostkami, no bo na najemników to jest duży wydatek jednorazowy. Wolę jednak wykorzystać to, co mam, bo tamte kopalnie miedzi będą w porządku. Jakby się udało otworzyć jakieś kolejne szlaki handlowe, no to to byłoby super. W ogóle oblegany jest Trebizond. Niedobrze. To jest Seldżuk. Powiedz, że to nie jest Seldżuk. Błagam. Trzymaj się, mój tygrecki przyjacielu. Oblega go... Tak jest. Kejkubac. Oho. Niedobrze. Krucjata zapowiedziana. Cecha... Oj. Król, ale niedobra cecha. Integrity... All Provinces, no nie najgorzej, to jest jedna z gorszych cech dla władcy. To teraz jak zginie, nie będę się smucił. No, bo serio, to jest przy połowę. Dobra, to tak, ruszamy pod Tebrys, ustawmy się na granicy. Myślę, że możemy iść dołem, bo tutaj są lepsze drogi. Tak byśmy szli przez jakieś równiny, wzgórza, jakbyśmy nie dotarli zawczasu. Okej, wy też się ustawcie, to w ogóle są ziemie moje. Tutaj się ustawmy. No, tam jest obecnie minus 9 w Ardabilu, minus 22. Czyli mam dosłownie mało czasu na to, żeby zająć Tebrys. A ma masz, chłopie, jeszcze jakąś prowincję? To jest twoja ostatnia, czyli zobaczymy, ile jesteś w stanie w jednej turze zwerbować. W ogóle krzyżowcy, może jednak ten rozejm, co panowie? Low. No przypał, przypał, przypał i to duży przypał. Finansowo jest nie najgorzej, no utracę partnera handlowego, jak to zdobędą Seldżucy, ale mamy tu armię w Synopie Aleksiosa, zaś Kajkaus ubezpiecza tyły, no i na pewno armia z Synopy nie dojdzie w zwykłym trybie, musieliby iść w forsownym marszu. O, w ogóle jaka ładna purpura. Ta frakcja dostała nowy model jednostek. By the way, no, a purpura oczywiście zwiastuje kolor królewski, więc musi to być cesarz, Bazileos. No to co? Ruszamy się stąd, zawijamy się, koniecznie. W ogóle, nie, to nie będę niczego zmieniał, lecimy na razie dalej pod kasę. Ewentualnie możemy w Kutaisi zrobić taki brutalny edykt na podatki. To by dało dużo pieniędzy, ale nie, bo wówczas zaniedbam znacząco rozwój. To nie będzie dobre. Koniec tury! Jakby udało się ich złapać, tak jak stoję pod miastem, to w ogóle byłby evenement, bo wtedy byśmy w polu zaczęli bitwę o osadę i jakby się udało wytłuc wszystkich kolesi, to w tej samej turze Tebrys stałby się nasz. Zostałby naszą prywatną osadą. I byłoby dobrze. Dobra, Gurydzi biją się z Chorzmijczykami. Oj, niedobrze, w obliczu Mongołów bardzo niedobrze. Handel z nimi zerwany, czyli no upadł Trebizond, Seldżucy to zdobyli. Cóż, Kniaziat Włodzimierza, Ruscy odkryci. Szachecki, no, kurde, urodziny, córka chyba. Nice, no i będzie rebelia w Aranie, na północy zbuntują się siły wroga. A gdybym tu na chwilę wyłączył podatki, ewentualnie ciebie, kolego, no właśnie, dałbym ci taki bonus i dałbym ci jeszcze bonus pod inspirację. Spróbuj, kolego, wejść do środka. No i teraz, aha, w ogóle jest jeszcze gorzej niż było, tak? Poważnie? No chyba jest gorzej niż było. No to nie wiem. To na razie podejdźmy pod ten Tebrys. Ja to będę oblekał póki co jedną armią. Powinno to wystarczyć, bo wróg ma tu niby 1000 chłopa. Dosyć dużo. A okej, oblegajmy go czymś takim. Ja sobie chyba część żołnierzy chciałbym połączyć, żeby nieco, no finansowo. Żeby po pierwsze zmusić go, aby wyszedł mi naprzeciw. Kogo bym wtedy musiał usunąć? Może tych łuczników, bo są no 200 kosztem. Dosyć drodzy są. Nie stać nas na nich. Za Chiny. Piechota by została. Jazdy mi szkoda, bo to jest jazda szlachecka. Ciężko byłoby ich ogarnąć. Bardzo ciężko. Dobra, na pewno ty, chłopie, wędrujesz pod miasto, będziesz miał bunt stłamsić. Pozwól mu się pojawić, a potem go od razu stłamsić i zaprowadź w miejscu, wewnątrz porządek. To się będzie, uwaga, trzymało. Za trzy tury będą wymierali. To możemy to oblegać. Drastycznie nam się... No nie no, śpieszy nam się. Ale... No, kurde... Może jeszcze chwilę czasu znajdziemy na to.
Oby. To jest córka, to jest syn. Szkoda, że syn jest z nieprawego łoża. To jest bardzo dla nas niedobre. W gram doszła modyfikacji na to, żeby nie było limitu zarządców. No bo to się akurat przyda w tej sytuacji, kiedy jest ograniczone. Trochę, no, niedobrze jest. Jak tam w ogóle sytuacja? Kaos na pola łaciński. To jest jeszcze łacińskie. Mogę zobaczyć, jak sobie radzi Nicea. No nie najgorzej. No, oni przegrali bitwę. Alania, nasi wasale, w ogóle panowie. Zażądam pieniążków jako wasz pan i władca. Chociaż 300 subwencji? No kurde, aj, skąpią nam, a ci? O, w ogóle z Seldżukami chyba możemy też wejść w handel, bo widzę, że relacje nie są najgorsze. Sułtanie? Sułtanie, czy otworzysz przed nami swoje dobra? Nie otworzysz, nie teraz, ale może zaraz, oby zaraz. No widzę, że jemu się nie buntują jakoś, kurde. W ogóle tu, wiecie co, ja tu jednak wiem, że muszę wejść do miasta z tego powodu, że jeśli tego nie zrobię, to buntownicy od razu je przejmą, bo nie ma tu umocnień, nie będzie nawet jakiejkolwiek opcji o wsparcie. Więc na razie wejdźmy do osady, no i zobaczmy, co tam się wydarzy. A to oblegamy, liczę, że Ayubidzi szybko nie dołączą do konfliktu i nie ruszą z odsieczą Tebryzowi. Tebryz w ogóle powinien być później stolicą Ilhanatu, czyli frakcji, jaka powstanie z obecnego Ułusu Tołuja. No państwo, między innymi, jakie zniszczyło kalifat w Bagdadzie, no dosyć istotne. No i rządzili sobie tutaj, a też w przyszłości w Tebryzie chyba Safawidzi. To była, no też turkijskiego pochodzenia dynastia w Persji władała tym miejscem. No i uwaga, bierzemy coś takiego. Tutaj dekrecik zarzućmy. Rebelia się pojawia w tej turze i rozwój, okej, rozwój technologii. To musimy pójść, uwaga, żeby do tej dotrzeć, musimy zrobić sobie coś takiego. W ogóle research jest, no, szybki przez to, że mamy te bonusy. No idzie naprawdę sprawnie. Tak się zastanawiam, czy nie chciałbym pójść też pod jakieś umocnienie militarne, ale nie, na razie nie, na razie zajmijmy się tym. Dobra, ty chłopie, jakbyś mógł na razie iść pod Dwin. Nacisz tu kolego. No i w Dwinie ogarnie sytuację i jest już zadowolenie. Tu jest dosyć dobrze. Oni nam nie chcą być naprzeciw. Ja wolę tego raczej nie szturmować. Albo to będziemy oblegali, albo bym to wziął na automacie. Wiecie co, automat byłby tutaj dobry. Bierze automat, koniecznie. Nie chcę tracić czasu. Zdobycie tego dla nas będzie super. Bierzemy poprzez okupację. Mogę ich podporządkować sobie. O kurde, ale nie chcę, nie chcę. Doprowadźmy do zniszczenia oponentów. No i co, ładne farmy. Mamy, widzę, że fajną handlową budowlę. To musimy wyburzyć. No, to już islam dominuje. Na północy prawosławie. Wcześniej było chrześcijaństwo wschodnie, a teraz już islam. Kolego, no nie podoba mi się twoja cecha. Bardzo mocno mi się nie podoba. Niestety. A jak tam sytuacja w państwie? Niedobrze. No to lecimy się od razu w rozwój, żeby było ok. No, żona jest faktycznie płodna, ale mogło być lepiej. Zwiększmy teraz poparcie, żeby... Chociaż dają to zadowolenie. Jako tako jest ok. No właśnie. No nic. Teraz mamy odkryte nowe frakcje. Zdobyliśmy szybko dwie osady. Czas z nimi nawiązać kontakt. W miarę się lubimy. Ja tak jednak czuję, że zmieniam decyzję i idziemy sobie w te relacje dyplomatyczne. Bo jak widzę, ile to jest frakcji nieprzyjaznych, to chociaż jakby się udało z którąkolwiek dogadać, byłoby gites. A Ayubidzi, rozejm? Znaczy handel? Nie. Seldżucy, a wy? Czemu nie chcecie? Relacje są takie dosyć neutralne. Nasza frakcja, jak widać, jest w miarę taka przyjazna. Niby chrześcijanie, ale idzie się dogadać. A ci kolesie, no, będą trzymali się przed Mongłami i Joji jest już u naszych granic. Niebawem przekroczy Kaukaskie Góry. O Boże Święty. Oblega Derbent. I to są armie inwazyjne? Tak. To są armie inwazyjne. A czemu nie widzimy inwazji mongolskiej? O właśnie, drodzy państwo. To był chyba komunikat o Mongołach, prawda? Czy nie? Chwila. Frakcja zniszczona. Okej, okay, imperium się rozwinęło. I to jest najgorsza lipa, bo... Chryste panie. Ja myślę, że to ogarnę, bo to są zbyt duże debuffy. To będzie się nam grało nieprzyjemnie po prostu. Bardzo nieprzyjemnie, ale możemy wyznaczyć gubernatora ładnie. Zęgidzi na potkani. No i nie pojawił się event o Mongołach, ale dziwne, bo w Mongołowie się pojawili. Chyba, że to już było w odcinku poprzednim, ale nie pamiętam. Chyba było, co nie? Bo Mongołowie są teraz siłą top 1, jak miewam. Top 10 i to są serio już armie inwazyjne? Naprawdę? I są top 10? No, interesujące. Chyba tak. Nie pamiętam dokładnie, jak to tam było. Dobra, teraz wyznaczmy sobie kogoś jako zarządcę, albo w turze następnej. Zakończmy obecnie turę. No i co? Ja wam będę dziękował serdecznie za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i koniecznie Instant Gaming. Linki znajdują się poniżej w opisie. Trzymajcie się. O! Handel z Zengidami. Zarąbiście, panowie. Haj, jeszcze. O kurde, mi zabulą. No cudownie. 500? Dawaj, dobrze.
Pieniążki wpadły. Wojna z Hanatem Bugrowo-Łożańskich. Okej, mogę wezwać swoich ziomali. No, do nas raczej nie dotrą. Nie muszę się o tym martwić. To nie jest groźna wojna. Jeszcze jak się dogadamy z krzyżowcami, to będzie super. A tymczasem... No, pomaga mi ziomek z buntem. Jak miło. Ludzie, no bardzo miło. Będzie cutscenka teraz w ogóle? Nie, cutscenki nie ma. No to... Cześć!